Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przestrojeniem, a właściwie próbą przestrojenia głowicy L w Rodea typu drugiego, według mojego nazewnictwa. Czym ta głowica różni się od głowicy typu pierwszego? Przede wszystkim cewką wzmacniacza W3. Cewka ta ma dużo większą liczbę zwojów, większą średnicę i generalnie ma większą indukcyjność. Z tego też względu w obwodzie rezonansowym wzmacniacza W3 w tej głowicy brak jest kondensatora C105 16 pF. Więc nie mamy, że tak powiem, co wyrzucić, aby wskoczyć na wyższe pasmo. Musimy zatem przebudować samą cewkę. Dwie takie głowice już przestroiłem dwiema innymi metodami. Przestroiłem je skutecznie, ale to były metody z całkowitą przebudową tej cewki. W tym wariancie, który spróbujemy przeprowadzić, zachowamy oryginalną cewkę, tylko ją troszeczkę zmodyfikujemy. I aby uzyskać taką cewkę, musimy od dołu odwinąć jeden zwój, odlutować go od tego pinu i zacząć ten zwój od tego pinu. Natomiast od góry trzeba też odwinąć jeden zwój niepełny, skończyć w tym miejscu i przylutować do tego pinu. Dzięki takim czynnościom cewka ta będzie w miarę symetryczna, symetrycznie położona względem cewki heterodyny. Powinno nam ułatwić dostrojenie. Czym jeszcze różnią się te głowice? Różnice w obu typach głowic występują również w układzie samego mieszacza. Na wejściu w poprzedniej głowicy mieliśmy kondensatory symetryczne, czyli 2 razy po 15 pF. W nowej głowicy mamy wejście te niesymetryczne. Tutaj mamy 10 pF, tutaj 12. W tej drugiej głowicy nie występuje również kondensator C116, który jest elementem obwodu rezonansowego wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Ponadto mogą wystąpić inne trymery. Tutaj mamy akurat trymery dostrojcze w postaci rurkowej 2,8 pF, a w tej mojej głowicy są takie typowe kondensatory ceramiczne, trymery ceramiczne w zakresie strojenia 3,10 pF. Czyli nasz układ będzie wyglądał tak jak na tym schemacie. W takim razie przystąpię do wymiany kondensatorów, przygotowania rdzeni oraz samej cewki wzmacniacza W3. Proponuję właściwie takie same kondensatory jak w głowicy typu pierwszego, oprócz oczywiście kondensatorów wejściowych ze względu na ich niesymetrię. I tutaj wstawimy 5,6 pF, a jako C108 kondensator 4,7 pF. Wzajemny zasunek tych kondensatorów będziemy mieli taki sam, czyli powinno to pracować w miarę stabilnie. Przystępujemy do działania. A teraz pokażę Wam proces szlifowania rdzenia. Potrzebny nam będzie kawałek koszulki termokurczliwej. Nakładamy na rdzeń. Drucik trochę podginamy. Mocujemy w uchwycie wkrętarki.
Dzięki koszulce nie pokruszymy rdzenia. Taki iglaczek płaski, czyli pilnik. I przystępujemy do działania. Nie więcej niż 2 mm. Tak 1,5-2 mm trzeba, na takiej długości trzeba zaszlifować rdzeń. Co jakiś czas sprawdzamy. Może już wystarczy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę. Już prawie. Już nachodzi, ale większy luz zrobimy. Jeszcze troszeczkę. I zobaczcie, już jest dobrze. Gotowe. Trochę luzu potrzeba, aby nastąpiła centralizacja położenia w słomce papierowej. Następnie sklejamy tak przygotowany rdzeń. Proponuję przygotować troszeczkę dłuższe rdzenie mosiężne, pomimo tego, że potrzebny nam jest 9 mm rdzeń, ponieważ dłuższy rdzeń
lepiej się centruje w tej słomce papierowej. To już sprawdziłem. Także smarujemy klejem rdzeń. Oraz rurkę. Jeszcze nie złapało. Trochę poczekamy. Słomka nie przywarła do rdzenia. Jeszcze chwila. I po pewnym czasie możemy to wyjąć. Rdzenie mamy sklejone. Teraz przytniemy go na 9 mm. I powinno być ok. Więc tak. Kondensatory wymienione, cewka zainstalowana, rdzenie również. Wstępnie ustawiłem już to rdzenie ze względu na to, że heterodyna bardzo mocno się zmienia. Jednak już przylutowałem na stałe rdzenie heterodyny. No i zobaczcie, co z tego wyszło. W tej chwili mamy górny zakres. I mniej więcej 200 z kawałkiem kiloherców zapasu. Schodzimy na dół. Przełączymy się tylko. Jakieś świetlne i słuchajcie, też mamy 200 z kawałkiem kiloherców zapasu. Także heterodyna stroi nam idealnie. Może trochę wam opowiem o ustawianiu tych rdzeni. Rdzenie heterodyny jest tak mniej więcej 9 mm od tej górnej pokrywki i przy strojeniu jest taka zasada, że jeżeli ten rdzeń wsuwamy troszeczkę głębiej, to wtedy mamy mniejsze zakresy rezerwy przy przystrajaniu, a gdy troszeczkę go wyciągniemy, to te zakresy się zwiększają. Oczywiście w określonych tam granicach. Całość oczywiście korygujemy trymerkiem, żeby ustawić symetryczność rezerwy po obu stronach zakresów. Wstępnie także ustawiłem rdzeń od wzmacniacza W3. No i muszę wam powiedzieć, że ta głowica jakaś wyjątkowa jest.
A dlaczego? Zobaczcie. Podłączę kawałek anteny. Белоруссии вкусно. В типово мужский свет, а не на политехнике. В экспрессе приезжаем еще. Также видите, отбира нам na całym paśmie. A dlaczego jest taka wyjątkowa? Ponieważ ten wzmacniacz WC nie jest zestrojony prawidłowo. Zobaczcie. Tutaj mamy zdjęte przebiegi charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej dla wzmacniacza WC. Dla dolnego zakresu mamy 79 MHz, największa czułość. Dla górnego zakresu mamy 97,5 mniej więcej. A stąd dotąd to mamy zakres CCIR, czyli nam ten pik się powinien przesuwać w takich granicach. A widzicie, że mimo wszystko ta głowica dosyć dobrze odbiera. Ale cóż, dla mnie jest to nie do przyjęcia. Niestety z tą cewką się chyba już raczej nic nie da zrobić. Ona ma za dużą indukcyjność, ale gdybyśmy odwinęli kolejny rdzeń, to niestety będziemy mieli bardzo krótką tą cewkę. I współbieżność nam strasznie spadnie. Więc trzeba przygotować nową cewkę. I tym się w tej chwili zajmę. Zdecydowałem się jednak na jeszcze jedną modyfikację tej cewki. Szczególnie, że po tej modyfikacji mamy jednak jej długość na poziomie 15 mm. Wróciliśmy także do pierwotnego jej układu, czyli zaczynamy z tego pinu, kończymy na tym pinie. Wstawiamy do głowicy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, po ostatniej modyfikacji cewki jest sukces. Musiałem jednak wyrzucić dodatkowo kondensator strojeniowy C106. To jest ten kondensator. Ponieważ on wnosi dosyć znaczną pojemność początkową. 3 pikofarady. Więc go wyrzuciłem, a wstawiłem taki inny trymer, bo bez trymera to nam troszeczkę to skakało zbyt wysoko do góry w przypadku wzmacniacza WC. Wstawiłem trymer 1, 10 pikofaradów. Ale tak myślę, że sam kondensator 1 piko to by wystarczył, bo to widzę, że tym trymerem to mogę w sumie tylko na minimum stroić, ale jest potrzebny. Nawet ten jeden piko to jest potrzebne. Słuchajcie, zobaczcie, tak wygląda w tej chwili przenoszenie wzmacniacza P3 dla zakresu CCIR. Ta zielona krzywa to jest dla początku zakresu, a ta czerwona dla końca. Także uwzględniając zapas po 200 kHz z każdej strony, także praktycznie mamy super pokryte pasmo. W stosunku do tego poprzedniego, prawda? Pomarańczowa, czy tam żółtawa oraz fioletowa krzywa. Nie, uważam, że jest bardzo dobrze. No zresztą słuchajcie, posłuchamy, jak to gra. Holman aresztował
tygodnie 17 i 18-latka w związku z morderstwem 30. To była pierwsza stacja na początku zakresu. Burmistrz Myśliborza mówił bowiem, że Jacksona, to jest oczywiście hip-hop, 14 sierpnia tutaj na za 10 dni badana w okiem drobny smak. Uwaga, wybrać formę najbezpieczniejszą. Działania prokuratury jako aktywny włączak. Firma Daikin, producent pomp ciepła. Nie dostarczyła 1000 respiratorów. Wciąż nie. Kreski na plusie. Noc pogodna, ale zimna. W maju budzie wielu edukacji. Do pięciolecia istnienia uczelni przed Centrum Nowoczesnego. I to bez względu na pogodę. W Katowicach. Słuchajcie, wszystko odbiera. Swoje oficjalnym opublikowaniu. Ukraińska armia Mateusza Morawieckiego, Mariusz Kamiński, który... Postępowanie dyscyplinarne, chyba nadgodliwe. Z tej innej strony. Przy okazji taki klub może stanowić... I skrupulatnym zakwalifikowani kandydaci przejdą... I to była ostatnia stacja Radio Z. Moim zdaniem jest super. Czas na podsumowanie prac, jakie zostały wykonane w głowicy typu drugiego, czyli z cewką o większej liczbie zwojów i średnicy. Obwód wyjściowy zrobiliśmy tak samo jak w głowicy typu pierwszego, czyli wymiana kondensatorów na 18, 3,3 i 10 pikofaradów. Cewkę wzmacniacza WC przerobiliśmy w ten sposób, że odwinęliśmy zwoje od góry i od dołu, aby była ona symetryczna względem cewki heterodyny i w etapie końcowym cewka ta ma 5,75 zwoja, długość cewki 15 mm, także to doskonale pasuje nam do zakresu przestrajania, czyli skoku całego tego jarzma z rdzeniami. W mieszaczu natomiast też wymieniliśmy kondensatory. Kondensator do heterodyny taki sam, 6,8 pikofarada. Natomiast w mostku wejściowym ze wzmacniacza WC do mieszacza, ze względu na to, że tam były oryginalnie wstawione kondensatory niesymetryczne, wstawiliśmy również w ten sam sposób kondensatory, czyli 4,7 piko oraz 5,6 piko. Stosunek tych nowych kondensatorów jest mniej więcej taki sam jak stosunek tych starych, czyli głowica powinna pracować w miarę stabilnie, no i tak pracuje. Kondensator od odtłumiania mostka pośredniej częstotliwości wyszedł nam taki sam, 13 pikofaradów. Robiłem to tak samo, że wstawiłem najpierw kondensator 10 pikofaradów oraz trymer od strony płytki, z tej strony, i kręciłem do skraju wzbudzenia, następnie troszeczkę cofałem, kondensator wylutowałem, zmierzyłem jego wielkość i wstawiłem już taki stały kondensator. Oczywiście, gdy badamy odtłumianie tego mostka PC, to musimy sprawdzić na całym zakresie, ponieważ może być tak, że na przykład na połowie nie będzie tego wzbudzania, ale na drugiej połowie będzie. Więc musimy to wziąć pod uwagę. Ponadto jeszcze, jeżeli chodzi o ten trymer, prawda, co żeśmy mówili, że ja go wylutowałem, ja go wstawiłem z powrotem. Ale żeby zniwelować jego znaczący wpływ, to go skróciłem. Taki padding wstawiłem, czyli kondensator o wartości 1 pikofarada. Dzięki temu nie demontujemy tego kondensatora. Nie ma on takiego już wpływu znaczącego na ten obwód, a jednocześnie mamy jakąś tam niewielką, ale jakąś możliwość regulacji. A to zrobiłem w ten sposób, że
jedna z tych nóżek tego kondensatora po prostu nie dotykała do ścieżki. Ten otwór, do której została nałożona, był obok i zapewne w każdej głowicy tak jest, tylko nóżka była przygięta i była podlutowana pod masę. Ja po prostu ją wykrzywiłem w drugą stronę i do tej nóżki przylutowałem ten kondensator. A jeszcze o tym nie powiedziałem. Ta wersja głowicy różni się również samą cewką obwodu wyjściowego PC. Ją możemy tak samo stroić jak w tej głowicy pierwszej, czyli podłączając na przykład do tarabana i mierząc poziom sygnału na wyjściu detektora. Ale dzięki temu, że nie jest ona ekranowana, możemy to również zrobić na przykład poprzez pomiar nano VNA. I zobaczcie. W tej chwili mam tu częstotliwość środkową 10,7 MHz. Jest zestrojona idealnie. Także udało nam się przestroić głowicę typu drugiego na bazie oryginalnego karkasu z niewielkim przerobieniem cewki. I wszystko pracuje bardzo dobrze. Mam jeszcze dwa inne sposoby przerobienia tego typu głowicy. Jeden ze sposobów polega na zrobieniu cewki mniej więcej o takich samych wymiarach jak cewka oryginalna w głowicy typu 1. Jednakże musimy tutaj zastosować własny karkas, żeby ta cewka nam poprawnie pracowała. Jak ja taki karkas robię? Robię go znowu z takich słomek, które kupiłem w PSS-ie. One są tam w różnych kolorach, w różne ciapki, ale akurat te słomki są takie, że rdzeń chodzi w nich idealnie. Nie za ciasno, nie za lekko, ponieważ w tych białych on troszeczkę chodzi za ciasno. Także te słomki z PSS-u bardziej się nadają na te rdzenie. Oczywiście nie możemy nawijać tego na tej słomce, tylko na jakimś wiertle na przykład lub innej rurce o promieniu 6 mm, a dopiero później, gdy się ukształtuje odpowiedni skok, należy tak zawęzić bądź jeszcze ścieśnić te zwoje, żeby po prostu z odpowiednią siłą ta słomka nasunęła się na ten rdzeń. I to pracuje bardzo dobrze, ja wam powiem. Jeszcze inny sposób, pokażę wam na zdjęciach, polega na tym, że instalowałem głowicy samą taką cewkę bez rdzenia, bezpośrednio w płytce. Natomiast stosowałem rdzeń zespolony z koszulką termokurczliwą, dzięki czemu nawet nie musiałem kleić takiego rdzenia, żeby nie było zwarć podczas wsuwania. Jedyny problem to jest ustawienie tej cewki, żeby nam to wszystko koncentrycznie w stosunku do tego otworu w tym jarzmie wypadło. Ale to też metoda sprawdzona, działa. Ta głowica, którą wam pokazywałem właśnie w moim kankanie, to jest właśnie tym sposobem zrobiona. Także jak widzicie, są różne metody, różne sposoby. W sumie mam cztery głowice przestrojone czterema sposobami. Wszystko bardzo ładnie działa. Także myślę, że na tym ten film zakończymy. Jeżeli wam się podobało, oczywiście poproszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. Do widzenia.